25 oddziałów więcej uruchomionych zostanie w toruńskich przedszkolach i szkołach podstawowych w roku szkolnym 2016-2017. Miasto przeznaczyło na ten cel 1,3 miliona złotych. Przede wszystkim przygotowywaliśmy te miejsca w naszych przedszkolach publicznych. Przygotowaliśmy cztery nowe miejsca dla czterech nowych oddziałów, budując zupełnie nowy obiekt. To przypomnę przedszkole miejskie numer 5. 14 nowych oddziałów powstało w wyniku adaptacji, remontów, modernizacji pomieszczeń w istniejących przedszkolach, a więc w ten sposób łącznie utworzyliśmy 450 nowych miejsc dla dzieci w przedszkolach publicznych. No i wracamy do szkół, czyli do takiego miejsca, w jakim jesteśmy. Tutaj udało nam się skutecznie doprowadzić do remontu, adaptacji pomieszczeń dla 12 oddziałów przedszkolnych, całodziennych w szkołach podstawowych, a więc to kolejne prawie 300 dzieci, nieco mniej niż 300 dzieci znalazło miejsce z tych właśnie 3-4-latków. Zrobiliśmy dokładną analizę naszych zasobów lokalowych, gdzie to jest możliwe. I tam była propozycja. Następnie po rekrutacji tej zasadniczej, elektronicznej, zorientowaliśmy się, że są miejsca w Toruniu, w którym szczególnie zabrakło miejsc dla 3-latków i wtedy poszukiwaliśmy rozwiązań, żeby jak najbliżej tego miejsca uruchomić nowy oddział. Takim dobrym przykładem jest na przykład przedszkole miejskie numer 17, gdzie było bardzo duże zainteresowanie rodziców, więc poszukiwaliśmy miejsc do naboru uzupełniającego. Znaleźliśmy na ulicy Fałata w budynku szkoły podstawowej numer 11 i tam otwieramy filię przedszkola numer 9, więc rodzice w niedalekiej odległości mogli tam zapisać. I w ten sposób wypełniła się mapa oświatowa, jeżeli chodzi o miejsca dla najmłodszych. Na potrzeby oddziałów przedszkolnych zaadoptowano pomieszczenia m.in. w Zespole Szkół nr 31 przy ulicy Dziewulskiego. Jest to duża korzyść dla zespołu szkół. Głównie bezpieczeństwo dzieci zostało tutaj jakby powiększone, poszerzone. Są wybudowane nowe pomieszczenia, które spełniają wymogi, posiadają atesty odpowiednie, zgodne z zaleceniami Straży Pożarnej, która to straż przeprowadziła odpowiednie kontrole i stosowała odpowiednie zalecenia nam stosowne do tego, żeby te wybudowane nowe obiekty spełniały te wymogi.